Internet. Strasznie dziwne miejsce, w którym spędzamy każdy swój dzień. Każdy dzień przed jakąś kostką metalu i szkła. Wstajesz i od razu sprawdzasz, co się dzieje w internecie. W jednej ręce trzymasz szczoteczkę do zębów, a w drugiej oglądasz TikToka. Przecież mycie zębów jest zbyt nudne i trzeba się czymś zająć. Przebywając wśród ludzi, wolisz wyciągnąć telefon i poskrolować. Nie uważam, żeby internet był bezużyteczny, bo gdybym tak uważała, nie robiłabym tego, co robię teraz. Przecież mamy tak duży i łatwy dostęp do wartościowej wiedzy, ale w tym samym czasie do kłamstw. Z łatwością możemy się komunikować i łączyć, ale epidemia samotności cały czas się rozrasta. Tyle jest inspiracji, źródła motywacji, ale zapewne każdy z nas wiele razy czuł się przez to beznadziejny i niewystarczający. Niby każdy wie, że internet i social media nie są prawdziwym życiem, ale najłatwiej jest zapominać o rzeczach tak oczywistych. Szczególnie, że pochłaniają one taką część naszego życia. Dlaczego w taki sposób wygląda nasza codzienność? Dlaczego społeczeństwo jest tym tak pochłonięte? Hey guys, z tej strony Rania i zapraszam Was na nowy filmik, który jeszcze nie wiem do końca jak będzie wyglądał. Wydaje mi się, że to będzie po prostu luźna rozmowa. Podzielę się z Wami moimi przemyśleniami, które gdzieś tam siedzą w mojej głowie już od dłuższego czasu. Dotyczą one internetu, uzależnienia od internetu, social mediów, tego jak się społeczeństwo zmieniło, więc zapraszam do wysłuchania. Chciałabym zaznaczyć, że będę mówiła ogólnie, bo po prostu będzie mi tak łatwiej. Mam świadomość tego, że każdy jest inny, ale myślę, że mimo wszystko ten internet i social media dotyczą każdego z nas. Niektórych bardziej, niektórych mniej, także nie denerwujcie się. Będę mówiła ogólnie, miejcie to na uwadze. Zastanawiam się tak naprawdę, od czego mam zacząć, bo mam wrażenie, że to jest tak rozległy temat, ale może zacznę od tego, że w ostatnim czasie czułam się bardzo przebodźcowana, bardzo przytłoczona tymi wszystkimi krótkimi formami, 10-sekundowymi filmikami, tego ile jest bodźców w naszym świecie. I stwierdziłam, że chciałabym ograniczyć korzystanie z internetu, korzystanie przede wszystkim z TikToka, bo z nim mam największy problem, ale rozwinę to później. Rzeczywiście gdzieś tam mi się to udaje, że mniej z niego korzystam. W momencie, w którym zaczęłam mniej z niego korzystać i też w wakacje zrobiłam taki 3-dniowy dopamin detox, w którym nie korzystałam przez 3 dni kompletnie z internetu, w tym momencie zauważyłam, jakie mam problemy czasami ze skupieniem się, jak cisza jest dla mnie niekomfortowa, jak wszystkie rzeczy, które powinny być normalne, sprawiają mi trudność. Na przykład to, że czasami jest mi ciężko zabrać się za rzeczy, które wymagają takiego większego skupienia się, jak na przykład czytanie książek. Uwielbiam czytać książki, ale łapię się na tym, że czasami czytam, ale tak naprawdę nie przyswajam w ogóle tego. Po prostu moje oczy czytają. W szkole jak jestem, siedzę na lekcji, to 45 minut dla mnie czasami to jest jak siedzenie 3 godziny. I wiem o tym, że te wszystkie rzeczy są skutkiem internetu, social mediów, TikToka. Tak naprawdę te wszystkie aplikacje zostały specjalnie tak skonstruowane, żeby ludzie się uzależniali od tego. Żeby mózg się od tego uzależniał, bo mózg lubi dopaminę. Tak samo jak mózg uzależnia się od cukru. Generalnie od tego uczucia szczęścia. I właśnie dopamina, o której pewnie każdy z Was słyszał. Ona działa w taki sposób, że kiedyś, dawno temu, była taką rzeczą, która motywowała, która napędzała, że na przykład ludzie mieli, nie wiem, motywację do upolowania sobie jakiegoś jedzenia. Motywowała do takich cięższych rzeczy. Ale przez to, że my teraz mamy tak łatwą dostępność do treści, które dostarczają nam tej dopaminy w bardzo łatwy sposób, tak naprawdę nie musimy się wysilać, to działa na odwrót, że stajemy się leniwi. Autentycznie, to jest tak przerażające. Mi czasami tak ciężko jest się zebrać za rzeczy, które są bardziej wymagające. I ja muszę przynajmniej robić dwie rzeczy na raz. Jak gotuję, to muszę mieć włączoną muzykę. Jak maluję paznokcie, to muszę mieć puszczony serial w tle. Ale prawda jest taka, że mózg nie potrafi pojmować dwóch rzeczy na raz, tylko jakby przeskakuje z informacji do informacji i nie jest przyzwyczajony do tego, żeby robić te kilka rzeczy na raz. Przez co się męczy, I guess. Taki głupi przykład. Ktoś napisze na grupie klasowej: hej, wyślij mi ktoś zdjęcie z tej lekcji. I wiecie, jest cisza, nikt nie odpisuje. No i dobra, ktoś może, nie wiem, nie być w domu, ktoś może robić coś innego, ale na pewno znajdzie się osoba, która nic nie robi, ale po prostu nie chce jej się wysłać tego zdjęcia. A wiecie, kiedyś trzeba było autentycznie chodzić do domu drugiej osoby, żeby ona mogła sobie przepisać to wszystko. Fakt, że ten internet jest naprawdę tak dużym ułatwieniem i tyle nam daje, ale to
to idzie, mam wrażenie, w zupełnie drugą stronę, idzie w taką skrajność. Ja nie mówię o tym, że internet jest zły, żeby w ogóle nie korzystać z internetu i tak dalej, zupełnie nie, bo też nie chcę iść w tą drugą skrajność. Uważam, że skoro jest już ten internet, to warto z niego korzystać w mądry sposób i żeby właśnie on coś nam dawał. Ja sama bardzo lubię oglądać osoby, które mnie inspirują, lubię oglądać filmy, bo się tym interesuję, lubię oglądać YouTube'a, ale z tymi aplikacjami mam gdzieś tam mniejszy problem niż na przykład z TikTokiem. Jak mam YouTube'a, to mam stronę główną, ale to ja wybieram, co chcę obejrzeć. A na TikToku to po prostu scrollujesz i scrollujesz i scrollujesz. Te rzeczy, te filmiki nie są w ogóle powiązane ze sobą. Mózg musi to wszystko zdążyć przetworzyć w tak szybkim czasie. Tak naprawdę w ogóle nie nadąża i ja nie mam wpływu na to, co mi się pojawi na tym TikToku. Ja bardzo narzekam na tą aplikację, naprawdę bardzo, ale jednocześnie wiem, że jest to trochę hipokryzja z mojej strony, bo ciągnie mnie do niej. Czasami mam takie, że gorzej się czuję albo po prostu leżę w łóżku i się nudzę, właśnie nudzę się, ja sobie wejdę na tego TikToka. Jako forma odpoczynku wejdę sobie na tego TikToka, żeby poskrolować. Ale to wszystko jest tak złudne, bo ja wcale nie odpoczywam, tylko ja jeszcze bardziej się męczę, bo skroluję na przykład przez 3 godziny, ja się czuję gorzej niż przedtem i boli mnie głowa i nie mam motywacji, mam po prostu dość. Autentycznie mam dość. I uważam, że nuda w tych czasach to jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić właśnie swojemu ciału, swojej głowie, bo przy tym jesteś w stanie rzeczywiście odpocząć. Ile razy łapałam się na tym, że oglądałam film i w tym czasie sięgałam za telefon. Tak tego nie lubię. To jest tak niefajne. I szczerze czuję się tym po prostu zmęczona. Idzie to w bardzo złą stronę tego, że ludzie są coraz bardziej właśnie leniwi, mniej mają ochoty robić cokolwiek takiego angażującego. Wszystkim się nudzą i cały czas potrzebują czegoś nowego, jakichś nowych bodźców, jakichś nowych po prostu, jakichś nowych doznań, cokolwiek. Też zaczęłam się zastanawiać nad tym, w którym momencie te social media i internet jakby tak bardzo zawładną, przynajmniej w moim odczuciu nie było tak zawsze, w takim stopniu. Wiadomo, każdy może mieć inne doświadczenia, ale doszłam do tego, że COVID, moment, w którym była kwarantanna, wszystkich pozamykali w domach, był takim pikiem. Teraz przedstawię, jak to u mnie wyglądało. Ja zawsze byłam osobą, która uwielbiała wychodzić, uwielbiałam spędzać czas z innymi ludźmi. Nie lubiłam być w domu, szczerze nie lubiłam. W pewnym momencie zostałam zamknięta w domu, w którym miałam szkołę online. Nigdzie nie wychodziłam, też potraciłam kontakty z różnymi osobami. Jedynymi osobami, do których się odzywałam na żywo, to byli moi rodzice. Siedziałam w domu i jedyne, co miałam, to był ten internet. Jedyne, co było takiego... I właśnie wtedy mam wrażenie, że bardzo rozwinął się TikTok i wiecie, Charli D'Amelio, Runaway i tak dalej. Ludzie oglądali, ludzie nagrywali, było gdzieś to takie połączenie. Ja w tamtym momencie, zanim się przyzwyczaiłam do tego, czułam się strasznie. No i później wiadomo, przyzwyczaiłam się do tego i uważam, że takim plusem było to, że ja się nauczyłam spędzać czas sama ze sobą, bo wcześniej nie umiałam. Może głupio to zabrzmieć, ale po prostu nie zwracałam uwagi za bardzo na siebie i na to, że okej, ja mogę robić sama jakieś rzeczy. Nie lubiłam, zawsze wolałam robić coś z kimś, być z kimś. Miałam tą szkołę online. Powoli zaczęliśmy wychodzić z domu. Mnie stresowało wyjść do galerii. Strasznie unikałam takiego small talku. Wcześniej nie miałam z tym problemu, a nagle zaczęło mnie to stresować i uważam, że to, że teraz jest taka duża epidemia samotności, to jak byliśmy właśnie zamknięci przez ponad rok tak naprawdę w domu, ma bardzo duże przełożenie. Tamtego momentu ten TikTok, internet nabrał takiego tempa i ludzie tak polubili tą formę, tyle że to trochę wymknęło się spod kontroli, mam wrażenie, i no nie jest fajnie. Ja przynajmniej nie czuję się z tym fajnie. Też zauważyłam, jaka zmiana nastąpiła w sztuce. To jak teatr się zmienia, to jak filmy się zmieniają, muzyka się zmienia. Jak byłam teraz na Malcie, był kościół z XV wieku, przepiękny, z łukami i tak dalej. I obok tego był drugi budynek, autentycznie przyklejony, który był zwykłym blokiem. Wow! Jak to się zmieniło? Obrazy też, jak to się wszystko zmieniło. Sztuka jest otwarta, cały czas coś się zmienia, ale czy ja jestem tego fanką? Niekoniecznie. Rozmawiając z innymi osobami, dlaczego wszystkie te rzeczy wydają się takie mniej ambitne, żeby to nie zabrzmiało źle, no wiecie, o co mi chodzi, to doszliśmy wspólnie do wniosku, że po prostu widz, odbiorca jest o wiele mniej wymagający. Ale dlaczego jest mniej wymagający? Nie wiem, mam wrażenie czasami, że ludzie się zadowalają takimi po prostu pierdołami. Wcześniej było o wiele więcej osób, które wnosiły cokolwiek wartościowego. Teraz wszystko jest takie dla pieniędzy,
dla wyświetleń. Mówi się, że internet jest taki przekłamany, że wszystko jest takie estetyczne i tak dalej, ale z drugiej strony my lubimy oglądać estetyczne rzeczy, my lubimy oglądać ładne rzeczy. I też tak teraz patrząc na YouTubie, jest bardzo mało osób, które rzeczywiście są takie naturalne i pokazują prawdziwe życie. To się cały czas rozrasta i więcej jest takich osób, ale mam wrażenie, że jest o wiele mniejsze zainteresowanie nimi. Taka osoba, która się wybiła, no to wiadomo Emma Chamberlain, ale ona teraz też jest krytykowana za to, że przestała być relatable, że ludzie przestali się z nią utożsamiać przez to, że wiecie, ma 12 milionów, dosłownie była, nie wiem, 3 razy na Met Gali i jest bogata i krytykują ją za to. Ja i tak będę zawsze kochała Emmę. Jak ludzie na przykład dzielą się gdzieś tam swoimi problemami, że tak powiem, czują się z czymś gorzej, to ludzie nie lubią o tym słuchać. Ludzie lubią słuchać o tym w czasie przeszłym, że, nie wiem, zmagałem się z czymś, ale już jest okej, bo to daje takie poczucie, że wow, on sobie z tym poradził. To wszystko nie jest w ogóle ludzkie. Czepiają się o słówka albo w ogóle wyrywają coś z kontekstu. Jakiś celebryta odobserwował kogoś. Jest od razu spekulowanie, że wow, oni chyba się pokłócili albo zerwali, albo cokolwiek. I to wszystko jest po prostu... Dla mnie jest tak dziwne i czasami jak o tym myślę, to mam taką rozkminę, że w ogóle jakby... What the fuck is going on? I tak trochę skaczę z wątku na kolejny wątek. Nie wiem, co chcę jeszcze powiedzieć. Chciałabym na pewno ograniczyć korzystanie z social mediów i bardziej się skupić na takich długich, wartościowych formach. To jest moment, w którym powinnam usunąć TikToka, bo bardzo na niego narzekam. Nawet jeżeli on jest na moim telefonie, ale z niego nie korzystam, to zawsze jest taki dzień, w którym tak mnie coś podkusi i wejdę na niego, a później żałuję, ale wiecie, tego czasu nie odzyskam. On mi nic nie daje. To jest takie złudne poczucie, że coś mi daje. Ja w większości rzeczy nawet nie pamiętam. Sobie scrolluję i czekam, aż coś mi się pojawi. Nagle coś mi się pojawi takiego wow i mam takie, że okej, jestem zaspokojona, ale za chwilę się tym znudzę, więc scrolluję dalej. I to jest po prostu bez sensu. Dlatego wydaje mi się, że usunę go i zapewne będę update'owała we vlogach. Ja polecam trochę się nad tym bardziej zastanowić. Wiadomo, nie każdemu musi to przeszkadzać, ale myślę, że mimo wszystko warto się nad tym zastanowić i spróbować nawet zrobić taki jeden dzień kompletnie bez internetu, bez muzyki. Ja właśnie pamiętam wakacje, kiedy byłam przez 3 dni odłączona od tego. Czułam się jakoś dziwnie spokojna. Myślę, że to na tyle. Ja dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że do następnego.